Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Opuszczasz Kertroldę? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, cicintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrate wiedzą, co to gościnność. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Svanrigę. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego. Wyrzuciłem ją za drzwi. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ancrate. Tak między nami, Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burtę. To nie Hjalmar. Chodź. Thank you.
Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok, szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem. No to chodź, chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych, Hankreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym. Już wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiec, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Jadę z tobą, Hjalmar. Nie wiem gdzie, ale jadę. Wiedziałem, że takiej wyprawy nie odmówisz. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać znachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Jedziemy do Fornhali! Galopem! Dobra, jesteśmy na miejscu. Czyli gdzie? Wyjaśnisz wreszcie, co robimy? Pamiętasz tych osiłków, z którymi się biłem na pięści? Tych, co nazywają wildkarlami? Wspomniałeś o nich, jak się witaliśmy. To ich wieś, Fornhala. To oni zamienili się w niedźwiedzie, jak w legendach o berserkach. Widziałem na własne oczy i chyba jako jedyny, bo reszta akurat gapiła się na młodego Lugosa. Założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Prawie mu się udało. To co jeszcze wiesz o tych wildkarlach? Nie należą do żadnego klanu. Nie biorą sobie żon i nie mają dzieci. To jak się rozmnażają? Przez pączkowanie? Nie. Ci, którzy chcą poświęcić życie walce, przychodzą tu, by do nich dołączyć. Latem polują, jeżdżą na rajdy, a na zimę idą spać do jaskiń. Razem z niedźwiedziami. A przynajmniej tak mówią ludzie. Coś czuję, że to więcej niż plotki. Czemu od razu nie powiedziałeś? Wtedy, przy wszystkich. Bo zaczęłoby się gadanie, pytania i kłótnie. Słowami nie zmyję hańby z mojego rodu, tylko czynem. To co teraz? Proste. Przyjęliśmy wildkarli pod dach, podjęliśmy jadłem i napojem, a oni przelali krew. Krwią więc zapłacą. Prosty plan, takie lubię. Za to właśnie ja lubię ciebie. Chodź, wilku. Skaldowie będą śpiewać o naszej zemście. Nikogo nie ma. Wiedzieli, że po nich przyjdę i ucieknę. Dziwne. Z tego, co mówiłeś, odwagi akurat im nie brak. Rozejrzyjmy się. Może są niedaleko.
Patrz! Tam na górze! Jakiś trup! Trzeba go obejrzeć. Jakiś skelijski obyczaj, którego nie znam? Jeśli... Ubrania. 6 mężczyzn. Aha. Ubrania. 6 mężczyzn. Jakiś stary chram, pokryty runami. Znam te znaki. Język naszych pradziadów. Svalblot. Cholera. O co chodzi? To jakieś imię? Tak. Bóstwa, którego zakazano czcić. Wszystkie poświęcone mu ołtarze spalono wiele lat temu, a jego kapłanów wsadzono związanych na drakary bez żagli i wypchnięto na morze. Czym wam podpadł ten bożek? On sam niczym. Za to ci, którzy go czcili, prawie utopili Skellige we krwi. Widzisz, Svalblot wymaga ofiar. Ludzkich. Miej miecz w pogotowiu. Dziwny zapach. Trochę jak kadzidło, trochę jak wiedźmińska przynęta. Na co? Na niedźwiedzie. Słowo daję, masz nos jak pies. Lepszy. Chodź za mną. Sińce na całym ciele i chłykcie zdarte do krwi. Walczył na pięści. Do końca. Jakaś próba czy co? Albo bardzo krwawy sport. Trup. Nie wygląda mi na wild Karla. Ano nie. Węższy w barach, bez tatuaży. Ciekawe. Rany na całym ciele, ale nie zginął z wykrwawienia. Ktoś mu skręcił kark, dobił. O co tu do cholery chodzi? Nieważne. Ciało jest jeszcze ciepłe. Po nitce do kłębka. Ludzkie skalpy. Nietypowa ozdoba. Ochra, pył węglowy, sok urzetu. Pigmenty do tatuażu. Już ja im zrobię tatuaże. Suszone grzyby. Łysiczka, zdaje się. Geralt, skończ już z tym szperaniem. Klapa w podłodze ukryta pod niedźwiedzią skórą. Klasyka. No już, otwieraj. Powietrze aż gęste od dymu kadzideł. Proszę szygać, chcę. Jakby... Cii, słyszałeś? Jakiś hałas. Z dołu. Wreszcie. Śmierci? Zemsty. I odpowiedzi, czemu napadliście na Kertrolde. Nie przyszliśmy na ucztę zabijać, ale nie żałujemy tego, co się tam stało. W każdym stadzie są słabe osobniki. Muszą zginąć, żeby zrobić miejsca tym o silnej krwi. Tak jak ludzie, których ciała znaleźliśmy? Tak. Ci, co chcą do nas dołączyć, wchodzą do kręgu niedźwiedzi w 6, ale przyjmujemy tylko 3. Słabsi oddają życie w ofierze, silniejsi zaczynają nowe.
silnej krwi? O czym ty mówisz? O niedźwiedzicy i jej młodym. Dość gadania. Dobrze, gadanie mnie męczy. Angreit! Zatańczmy. Niego nic się już nie dowiemy. I nie musimy. Wszystko jest jasne. Krew za krew. Twoja zemsta, twoje zasady. Z głębi jaskini dochodzą głosy. Jest ich więcej. Na to liczyłem. Chodź! Nasi dziadowie zakazali czcić Svalbloda pod groźbą śmierci. Co? Skądżeście? Skertrolde, pewnie wiesz, w jakiej sprawie. W sprawie, która cię nie dotyczy, mutancie. W sprawie dumy i honoru. W tym, co się stało w Zamku Kracha, nie ma żadnego honoru. To była zwykła rzeź. Widzisz w ciemności, a jesteś ślepcem.
przelaliśmy tę krew za Skellige, za króla, z którego będziemy dumni. Twoja motywacja gówno mnie obchodzi. Imię. Prędzej zginę, niż zdradzę. Obudźcie i przyjmijcie krew! Dalej, kurwa! Ostro! Obudź się i napijcie krwi! Jedno trzeba im przyznać, śmierci się nie boją. List. Wychodzi na to, że Wildkarlowie byli tylko nieświadomym narzędziem. W zamian za poszczucie ich na waszych gości, ten druid, Aritz, miał zostać doradcą nowego króla. Kto sygnował to pismo? Nikt. Anonim. Miałeś rację. Za tym wszystkim stał ktoś jeszcze. Podejrzewasz kogoś? Znam wielu, którzy pragną korony, ale nikogo, kto upadłby tak nisko, żeby ją zdobyć. Ktokolwiek to jest, może uderzyć znowu. Więc będę czujny. To co teraz? Powiem jarlom, co tu zastaliśmy. Oby to było dość, żeby oczyścić imię mojego rodu. Chodź, nic tu po nas. To oni nas napadli. Wildkarlowie. Chcesz powiedzieć, że zmienili się w niedźwiedzie? Że są berserkami, którymi straszyły nas piastunki? Tak? Widziałem, jak się zmieniali. Na własne oczy. A nie widziałeś przypadkiem, jak Freja jeździła okrakiem na dzikiej świni? Tyleś się dowiedział, co twoja siostra, czyli nic. Ręczę za słowa Hjalmara. Czemu mamy ci wierzyć, co? Jesteś sługusem Ancraid. I wiedźminem, więc zna się na potworach. Także tych, co potrafią przybrać ludzki kształt. Mów dalej, Hjalmar. O czym? Znalazłem zdrajców, wziąłem odwet. To wszystko. Nie, nie wszystko. Wildkarlowie byli z kimś w zmowie. Przy jednym z nich znalazłem to pismo. Poszlaki, za mało, żeby wskazać winnego. Nie po to się tu zebraliśmy. Zmyłeś hańbę krwią wrogów, Hjalmar. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię twego rodu. Rozejdźmy się w pokoju. A więc to prawda.
Wojownicy, którzy potrafią zmienić się w niedźwiedzie. Raczej na odwrót. Widziałem rytuał przemiany. Próby traw to przy tym przyjemność. Wildkarlowie zostali ukarani. Zadbaliście o to z Hjalmarem. Ale prawdziwy wróg wciąż czyha. Nadchodzą ciężkie czasy dla Skellige. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię, zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowy przywódca. A teraz złóżmy mu hołd, wszyscy! Skellige wybrało! Ankret! 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 Wiem, że długo czekaliście na ten moment. Ruszamy na Nilfgaard! Hjalmar! 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 Myślę, że po tym całym wyścigu ochronę już nigdy się do siebie nie odezwiecie. Co, ja i Hjalmar? Chyba oszalałeś. Wasza rywalizacja wyglądała całkiem serio. Rywalizacja rywalizacją, ale tak naprawdę liczy się to, że jesteśmy z jednej krwi. Czyli nie jesteś zła, że przegrałaś? Oczywiście, że wolałabym być teraz na jego miejscu, ale mój brat jest silny i ma charyzmę. Wierzę, że ludzie za nim pójdą. A jak będzie za bardzo zadzierał nosa, to ojciec mu go utrze. Możesz być pewien. Przekaż mu moje gratulacje. Tak zrobię. Zasłużyłeś na to. Wiem, chociaż wolałbym wygrać z takim na przykład Lugosem Sinym. Ale chuj tam. Wygrana to wygrana. Dzięki, druhu. Co teraz? Ruszacie na Nilfgaard? Jeśli teraz uderzymy w czarnych od morza, rozbijemy ich w pył, a niedobitki w podskokach wrócą na to swoje zasrane południe. Bywaj. Widzę, że aż rozpiera cię duma. Ha! Żebyś wiedział! Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Hjalmar będzie dobrym królem, ale musisz trzymać na wodzy jego temperament. Zależy w jakiej sprawie. Z bójkami na pewno koniec, ale kiedy zechce ruszyć na Nilfgaard, może liczyć na moje ostrze.